Siema, jestem Żygank, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam moją grę na Robloxie. No więc tak jak widzicie po tytule, w końcu doczekaliście się tego odcinka, więc po prostu dzisiaj wam ją pokażę i mniej więcej wytłumaczę, o co w niej chodzi, tak żebyście na start wiedzieli. No jeszcze tak przed zaczęciem tego odcinka możecie zostawić suba oraz lajka, jak ktoś jest nowy na tym kanale. Jeszcze nie zapomnijcie o dzwonku, no a faworyty pod gierką już nie będę mówił, linka macie do gierki w opisie. No i co, myślę, że możemy przechodzić. Ogólnie wszystkiego wam dokładnie nie pokażę, bo niektóre rzeczy są jeszcze zbugowane, bo jesteśmy w trakcie testów. Także nie wszystko wam pokażę, pokażę wam no tak mniej więcej wszystkie rzeczy praktycznie, więc możemy sobie zacząć ogólnie od spawna. Myślę, że możemy zacząć sobie od czatu, tak się prezentują ogólnie staty tutaj. No i tutaj mamy tapki jak w pierwszej części, czyli tapping league, chyba się troszeczkę zmieniły, nie pamiętam. No i tutaj ogólnie mamy skrzynię, ja już ją odebrałem, więc zaraz wam pokażę kolejną, jak to wygląda tam, jakby to odbieranie. I tutaj mamy kolejną właśnie taką fajną rzecz, której nie było w pierwszej części. Są to achievementy i właśnie za robienie achievementu dostajecie taką walutę, czyli tokeny, i wam potem wytłumaczę, co za te tokeny możecie kupić, bo naprawdę za te tokeny możecie bardzo jedną rzecz kupić, więc to wam potem pokażę. No i tutaj mamy następną rzecz, upgrade'y, to wiadomo, w pierwszej części było, tak się one prezentują. Oczywiście z update'ami będą więcej dodawane ich, jakby możliwość kupienia, wiadomo. W shopie ogólnie mamy ranki, które są lekko zbugowane, więc wam tego nie będę pokazywał. No i ogólnie tutaj mamy potki, więc wam też pokażę, jak one się prezentują. O, tutaj mamy za 10 tokenów. Ogólnie jeszcze chcę wam powiedzieć, że gra jeszcze nie jest zbalansowana i te ceny się prawdopodobnie zmienią. No tak raczej na 80% na pewno. No i dobra, następna rzecz to jest indeks. I tutaj mamy, wiadomo, indeks, tak się on prezentuje. I tutaj mamy rewardy. I tutaj też możemy dostawać jakieś tokeny, lucky i tak dalej, to też jeszcze będzie więcej tego. Koło fortuny do eksamen jeszcze jest lekkie zbugowane, więc go nie będę pokazywał. No i mamy następną rzecz, czyli otwieranie jajek, czyli taką jedną z ważniejszych rzeczy mi się wydaje, więc mogę wam pokazać, jak tu się otwiera te jajka. No i tutaj mamy takie animacje otwierania jajek. Jest, no wiadomo, że jest lepsze niż w tamtej części. Tutaj mamy takie właśnie pety na start. Tutaj mamy jajko za robuxy. Kosztuje ono 200 robuxów, ale też się prawdopodobnie może cena zmienić. Teraz sobie przejdziemy do naszego UI. Tak ono się prezentuje, będzie też to prawdopodobnie zmieniane. Tutaj możecie zauważyć, że to wchodzi w siebie, ale spokojnie, to będzie zmniejszane, nie będzie to wchodziło w siebie. Tak to mniej więcej się prezentuje. Mamy tutaj craft, shrink, craft all, unequip all, equip best i tak dalej, mass delete. No i mamy jeszcze levele do petów, także będzie można wbijać levele na pety. To myślę, że też jest spoko pomysłem. I teraz mamy shopa widzowe. Tutaj mamy specjalne jajko, które kosztuje 300 robuxów. Tutaj mamy no game passy, wiadomo, tutaj takie game passy będą. Już są nawet dostępne, także jak ktoś chce sobie kupić, to zapraszam. Tutaj mamy buściki i tutaj mamy paki, tutaj możemy kupić sobie tutaj możemy sobie kupić tapsy. Tutaj mamy oczywiście kody, będą kody youtuberów, relays i tak dalej będą. A tutaj mamy właśnie taką animację, że możemy sobie klikać tu i przechodzi nam po prostu w jakie miejsce chcemy. Także my też myślę, że spoko to jest. Tutaj mamy topki, tutaj też jest bardzo jedna fajna rzecz. Tak się prezentują topki. I pewnie się zastanawiacie, co to jest. Działa to w taki sposób, że jak klikniemy to, to pokaże nam wszystkie osoby z serwera, na jakim jesteśmy, i możemy sobie wejść w kogoś statystyki. Czyli na przykład wejdę sobie w mętlaka statystyki i mi pokaże jego statystyki, więc to też myślę, że spoko. No i dobra, na scenie mamy rebirthy, tutaj no nie ma co zbytnio pokazywać. No a tutaj mamy settingsy, możemy sobie muzykę schować, cienie, pety, aury, boosty i pop-upy. Pop-up to jest coś takiego, że jak kliknę, to idzie właśnie do tego, jakby patrzcie, klikami to tak idzie do tego, jakby nie wiem, jak to wytłumaczyć. No dobra, następnie mamy teleporty, także myślę, że możemy iść na pierwszą krainę, bo tu już wam chyba wszystko pokazałem, co mogłem. Dobra, chyba wam wszystko pokazałem, to możemy sobie pójść na forest. Tutaj mamy taką animację teleportów, więc tak ono się prezentuje. Tutaj mamy wodospad, mamy skrzynię, więc skrzynię wam pokażę. O, właśnie tak się to prezentuje, dostaliśmy lag boosta, spoko. Tutaj mamy dwa jajka, ogólnie te jajka bardzo mi się podobają, Android bardzo ładnie je zrobił. Na tych mapach jeszcze prawdopodobnie coś będzie dodawane, bo wiecie, że tu jest trochę pusto, więc tu też pewnie coś będzie dodawane. Tutaj mamy ogólnie tapskiny, no i tutaj ogólnie mamy tapskiny, bardzo ładne są ogólnie, tak one się prezentują, kosztują, no kosztują za diamenty ogólnie. Mogę sobie kupić tego, więc sobie założymy tego. O, i widzicie, mamy, sam to daje o wiele więcej teraz. Możemy sobie otworzyć ta jajko, żeby nam coś fajnego dropnęło, ale chyba nam nie dropnie. Zobaczymy. Dobra, uwaga, i dropnęliśmy Dira i Vira. Dobra. Więc jesteśmy na kolejnej krainie Atlantis, tak ona się prezentuje. Myślę, że jest o wiele lepsze niż w tamtej grze. Tutaj mamy aury, one są też lekko zbugowane, ale właśnie tak się prezentują. Ogólnie te aury są lekko zbugowane, ale to oczywiście będzie do naprawy. I tutaj właśnie mamy taką aurę fajną, drzewową, że tak powiem. Także myślę, że ona akurat jest bardzo ładna. I tam mamy innych jeszcze, ale no nie będę specjalnie diamentów do tego kupował. No i tutaj mamy kolejne jajko tutaj mamy. I tutaj mamy kolejne właśnie pety do zdobycia. Tutaj w ogóle mamy taki fajny statek. No więc ogólnie idziemy do następnej krainy, na samurek, gdyż no winter jest trochę zbugowany, jest tam lighting zbugowany. Ja nie chcę tego pokazywać, żeby mam oczy nie wybuchły. Pójdziemy sobie na samuraj, a powiem wam, że na samuraj właśnie jest ta ciekawa rzecz, o której wspominałem na początku odcinku. Na początku odcinka, więc ogólnie tutaj tak się prezentuje samuraj, bardzo ładna mapka. Tutaj mamy jajko, możemy sobie je otworzyć, a nie mam tapów, dobra. Ile one kosztuje? 5B, dobra, otworzmy sobie je jedno. Dobra, uwaga, uwaga, i co nam wydropi? Dobra, tutaj pewnie nic nam nie wyleci, dobra, ninja dog. I tutaj mamy
taką ciekawą rzecz jak Powers. Oczywiście nie patrzcie teraz na cenę, bo ona pewnie się zmieni tokenów i może Robuxów też. Więc o co chodzi w Powers? Tutaj mamy coś takiego, że jak sobie to kupimy i użyjemy, to mamy na przykład przez jedną minutę danego boosta, na przykład Instant Shiny Pets, X5 Lucky Power, X5 Reverse Power, X5 Taps Power. No i to będzie się też dało kupić za tokeny, ale to trzeba będzie zbalansować ogólnie i nie będzie się tak tego łatwo dało zdobyć za tokeny. No i tutaj jeszcze mamy to za Robuxy, więc jak ktoś sobie będzie chciał sobie kupić, to polecam. Więc ogólnie te Powers to jest właśnie taka fajna rzecz. No właśnie tak się prezentuje samuraj. No i teraz sobie przejdziemy na ostatnią krainę. Jest to desert. Tutaj też jest trochę pusto, też będzie dodawane, wiadomo. Tutaj mamy skrzynię, którą też odebrałem właśnie się. No są dość podobne te jakby skrzynie, ale tylko się zmieniają kolor jakby. I tutaj mamy kolejne jajko, które na oczywiście mnie nie stać. Więc sobie pokazałem wam większość rzeczy, które mogłem. Wiadomo, że się wszystko może zmienić, także nie oczekujcie się, że taka gra wyjdzie. Oczywiście z mapy będzie, no wiadomo, będzie dodawane rzeczy, bugi będą naprawiane, bo wiadomo, są testy. Także mam nadzieję, że wam ta gra się spodoba i zagracie sobie w nią jak wyjdzie. Także ja spadam, no i elo.